So okay, today we go to Ayu. Taya. Taya. This is our driver. Our driver name is? My name is Snu. Snu, okay. Ma na imię, in Polish, ma na imię Snu. Nu, oh, Nunu. Nunu, yeah. Nunu. Really lovely. Nunu. Nunu, okay. We remember the nickname Nunu. Like, for example, we can try, Mr. Nunu, can you stop for the moment? Okay. Okay, I take you anything. This one is the photo. Jedziemy przez panko. Z naszym driverem. It's a recording by AG. Video, right? Hmm? Video call, right? Yeah, video. It's recording video and voice, everything. It is small. Yeah, very small. Yes. And it's because you know GoPro? Yes, I know. Yeah, it's the same like GoPro, but it's different look. GoPro jest like that, and this one is like that. Jesteśmy teraz, z tego co nam przewodnik powiedział, w miejscu, gdzie budowla ma 800 lat. Prawie. Jest to... Mniej więcej jedzie się około 1,5 godziny autem z Bangkoku. 2,5 godziny pociągiem. I 5 godzin łodzią się płynie po rzece, bo to jest też taka możliwość, żeby przypłynąć tutaj rzeką, czyli na łodzi. Możemy w pierwszej kolejności iść tam do tego dużego, nie? Wszystko generalnie jest na sposób buddyjski zrobione, czyli przed świątyniami jakiegoś tego typu. Trzeba z buty złożyć. Dużo grup turystycznych. Dzieciaków. Muay Thai. Z różnych stron. O, i tu też. Dawaj, to przedstawia się mapa. Dużo mam tutaj, którą żeśmy dostali. I w tym momencie jesteśmy tu, dopiero tu. To jest w miarę duży motyw, ale generalnie będziemy się przemieszczać tu wzdłuż rzeki. Ogólnie jest to wszystko otoczone trzema rzekami. Jedna z nich prowadzi bezpośrednio do Bangkoku. Podejrzewam, że ta. Każdy z tych miejsc ma swoją oryginalność i ma swoją, no, swoje dzieje, nie? Ogólnie. Tak, jest zamek w Krakowie, Wawel lub jakieś różne zamki w Polsce, tak, i to jest, ma podobny status. Okej. Okay. Teraz jesteśmy tutaj z drugiej strony tego obiektu. Dalej się ciągną figurki bożków. Bożowładców. Ciekawe ile tu, numeracyjnie ile jest, nie? Bo w innej części jest tak, że one są prawie wszystkie bez głowy. Bo tam ścięto. A to podejrzewam, że to jest rekonstrukcja, bo to widać, że to jest jakieś nowsze, nie? Chyba. Wylewane. No ale tak widać to, że raczej to jest rekonstrukcja. Jakby... Albo jest możliwe, że jest to... Nie rekonstrukcja, tylko czyszczone były i one takie już są, ale zobacz, jedne w jednej są takie same, nie? Tak jakby wylane. Nie? Praktycznie wszystkie takie same są. Nie wiem, różnią się trochę. Twarze. Myślisz? Twarze się różnią. Może. Tak wyglądają jak ta... Jak ta Tereka, taka nowa armia. Tereka, taki tiki. Tu pani obcina drzewa. Może do obcięcia też mam do niej przyjść. Dzień dobry, można do obcięcia?
Hello. Na krótko. I just want to make a video on how you cut this tree, you know? Very nice. Good looking. All of them the same. Mm-hmm. Tyniaki na terenie świątyni. Czyli tak, nie można robić zdjęć, kiedy ludzie się modlą. Jest to nieskazane. Nie można naśmiewać się z Buddy, czyli nie wiem, pozować do niego i tak dalej. Nie można chodzić ubranym plażowym. Numer 4. Nie można robić zdjęć czego? Nie, nie możesz wchodzić w sukience. Okej. Piąty. Przy każdym wejściu do świątyni należy ściągać buty. 6. Nie można oznakiwać takiej miłości, złości, całować się w miejscu publicznym. Musisz odwzajemniać pozdrowienie. Tak, musisz odwzajemniać pozdrowienie. I nie, ostatnia... Najważniejsze, nie możesz dotykać głowy Taja. Dokładnie. Najważniejsze. Okej. Wchodzimy do National Park of Ayutthaya. Oczywiście to był żart. To nie jest National Park, tylko kompleks świątyń. Nasz przewodnik powiedział, że to się nazywa też jakoś, ma swoją nazwę. Jak to powinno być na bilecie? Jak? Park historyczny. Historical Park. Jesteśmy po środku tego kompleksu. No, ciekawie wygląda. Tu jest taka już piramida, zrobiona jakby ala. Cały taki tempel. Tutaj coś też. Ja po drodze czasami robię zdjęcia sobie, więc nie obraźcie się, jak będę robił zdjęcia. No tu jest trzy wieże, takie w jednym. No trochę szkoda takiego miasta, bo to miasto, z tego co nam tam opowiadali, on to liczyło na tamte czasy milion mieszkańców. I było jednym z największych tego typu, czyli tej wielkości miast, w tej części świata generalnie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaka wielkość tego miejsca była. No i pamiętajcie, że nie można się tutaj za wszelką cenę, nie można się wspinać. Ania już tam była u góry, mówię: Ania, zejdź. Mówię do niej, Ania mówi: nie, tam jest widok, Łukasz, chodź zobaczyć. Oczywiście się zgrywam. Ania zawsze nie lubi, jak się zgrywam. Ania, wejdź na murek. Ania nie wejdzie na murek. Patrz, no, myślałem, że mnichy siedzą. A tu jednak coś innego. A co po niektóre tutaj rzeczy są też przykryte, ja zauważyłem. Właśnie takimi pomarańczowymi jakby płachtami. Też to już zauważyłem. Tamten Budda też był taką płachtą. Wszystkie jakieś... Podejrzewam, że jakieś może święte rzeźby albo znaczące, mają jakieś znaczenie, są przykryte tą płachtą. Nie? Buddystów. Zaraz podejdziemy i zobaczymy. No na pewno ma jakieś znaczenie. Możliwe, ale niekoniecznie. To było fajnie zrobić zdjęcie. Syk. Na przykład te. Ciekawie to wygląda, nie? W sensie jest to niesamowite, że one aż tak były przecięte. Ktoś mi musiał mieć niezłą... Jak to się mówi, ktoś mi musiał mieć niezły wkurw. Obcinałem z tyle głów. Mówił: nie, nie będzie waszej cywilizacji, zginiecie. Taka jest właśnie natura ludzka. O, jak była i w Europie, tak w Azji jest. Obojętnie gdzie, kto, jakiej nacji, zawsze będzie to szło w jedną stronę, czyli destroyed civilization. Jak to się mówi? Destroyed civilization. A to jest pewnie głowa z tego. Na bank. Głowę też można sobie zrobić. Spokojnie.
główka, główka, główka. Główna to szkolna domówka. Główka, szkolna domówka. Możemy iść tam do tego, do tej dużej wieży tam. Tam na końcu, nie? Jak tam można wejść do góry, chyba nie. Nie, raczej nie. Wątpliwe. To właśnie te w Kambodży. Tak jakby tak każdy wchodził, to no. By to długo nie wytrzymało. Jest taki podobny kompleks w Kambodży. Ale ten w Kambodży, co z tego co mi jest wiadomo, no jest większy. Jest to cały park, tylko jeden. Kamyczki też są zachowane w oryginalnym stanie. No, dokładnie. Tak, w Norwegii trole układają, to tutaj podobna styluwa. Patrz, zobacz, bo tu generalnie to co widać, to są tylko ruiny. Mm. Zobacz, to są pozostałości, tu podejrzewam, że były mega schody. Tak. Takie pokazane są takie poręcze, nie? Tak. Pozostałości tej poręczy. Odsłonia. No, na początku też miałem to same wrażenie. Podejrzewam, że nawet mogą mieć to w przeszłości, mogą mieć taki efekt. No bo to wygląda jak słoń. Jak taka głowa słonia trochę. No. Dokładnie. Chciałbym się dowiedzieć właśnie. No na pewno, przed każdą jakąś ważniejszą budowlą jest jakiś ten. Main pagoda, main punk. Is made of brick and mortar brick. Work of the hour sites. Desperate King Rama. No nie, tu nie ma napisane. To jest tylko pokazane, gdzie, co, z kim, kto, jak. Tu widzicie, tu są kasy. Na lewo idzie się do takiego kompleksu, gdzie jest więcej tych starych budowli. A tu w prawo idzie się do głowy Buddy. W sensie głowy Buddy. Do tej głowy, która jest schowana w drzewu figowym. Mija się parę tych. Wiesz? No i już jest godzina 12, więc turystów też jest więcej. Co? Jest tutaj więcej takich rzeźb, nie? Tutaj z tego co widać. No i tu jest też chyba słynne drzewo. Gdzieś tu powinno być, tak. Tu jest to słynne drzewo z tą głową. Ania. O, właśnie tu. No i tak to drzewo wygląda. Przy okazji wyobrażamy sobie trochę je inaczej. Większe trochę. Ale jest też super. Teraz jesteśmy w tym następnym kompleksie. I tutaj no te ruiny są bardzo podobne do siebie. Ale różnicą jest taką, że tu po środku są wieże, takie trzy. Będziemy szli do nich. No to jest też w miarę duży kompleks, nie? Taki, to jest już trzeci, w którym jesteśmy. I generalnie rzecz biorąc, tu, stąd są, nie dość, że jest duży teren, gdzie teraz jesteśmy, to jeszcze jest, tam będziemy dalej szli, tam jest duży Buddha. Czyli ten co był tam, był mały, świątce. Tak, dokładnie. A czy ten Buddha tutaj to nie będzie ten leżący? Aha. A nie jestem pewien, ale chyba tak. No widzisz, nawet gościa mówi, że nie. Bo mówisz, że nie. Nie? Skąd ona zna Polskę? No, i tu to są te trzy dzwony. Takie. Pewnie będzie fajnie widać od drugiej strony. Okej. Okay. Teraz jesteśmy przy wyjściu. Tak to wygląda z tej strony. Generalnie. No jest, naprawdę robi wrażenie. Ciekawe jest to. Fajne jest. Mama,
Hello. 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 Myślałem, że on do mnie mówił. Wiesz, no nie wiadomo, to co tam się zapytają, nie? Ale przy okazji mogę tam dojść i zobaczyć, co tam oni robią. Znaczy, to co zawsze. Czyli? Opanowywują świat. Modły. W tajemnicy trzeba podejść. Ich. No i tutaj trzeba zdjąć obuwie. To są takie też miejsca, gdzie możecie pożyczyć rzeczy. No, takie. Musisz zostawić obuwie, jak chcesz wejść. Jestem z tyłu. Olbrzymi Buda. Kupić życzenie, później przykleić do tego drzewa życzeń. Duży jest sufit. I to są te skrzyneczki. Ania gdzieś zaginęła. A tam jest. Tyle co może tutaj zobaczę przy tym Budzie, przy tym dużym Budzie. O, przybliżeniu. No i ostatnim celem naszej podróży w Ayutthaya jest największy Budda leżący. Z tego co wiemy, są trzy. Jeden jest w Bangkoku, ten jest największy i jeszcze jest trochę mniejszy miniatura gdzieś wcześniej.
No i ogólnie rzecz biorąc, no, robi wrażenie. Jeżeli chodzi o rozmiary tego budy, to sprawdzę to, bo nie jestem pewien, ale wygląda na to, że jest, no, przynajmniej 80 metrów ma długości. No i jest takim specjalnym miejscem. Nie, Ania? Jest specyficzny, nie? Duży jest. Mega duży. Proszę? Dokładnie. Bardzo możliwe, że tutaj jest napisane, ile i ile ma długości. Buda 42 meters długości. Długości. From the head to toes. No, ej, czyli 42 metry. Od głowy do stóp. Okej, spokos. No i to jest generalnie ostatnie miejsce, które w Ayutthaya powinno się zobaczyć jako turysta. Dzięki, na razie. Cześć. The name of this city, Kanchanaburi province, the west of Thailand, the remain of the Second World War. Okay, thank you. So beside you when you're losing your soul, whoa. Winnie Lori, 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 Winnie, Lori, Lori. Zauważ, on jest fashion. Ino do mnie, Lori, Lori, Lori. I nawrótka. No ty też zrobisz filmy CGD. Może cię wykupimy do jakiejś dużej firmy.